Dzień dobry, jestem Radek, mam 13 lat i od 3 tygodni biorę hormon wzrostu. Genotropię. A właśnie jest w takich planach. Dzisiaj pokażę Wam, jak, tak powiem, podaje się ten hormon. Na początku trzeba odkazić skórę. Proponuję takie do odkażania waćki. Jest w takich opakowaniach, można różnych firm. Warto zrobić tutaj z boku taki mały śmietniczek. To bardzo polecam. To ułatwia później sprzątanie. Najpierw trzeba odkazić nóg. Lub inne miejsce. Może dodać pupa, brzuszek lub rączka jeszcze. No i oczywiście nóżka. Tutaj trzeba sobie dokładnie umyć. Później otwieramy sobie pena. I sobie to odkładamy. Bierzemy igłę. Ściągamy zabezpieczenie. I teraz jeden z ważniejszych momentów. Nakręcamy igłę. O właśnie, jest opór. W tym momencie właśnie sprawdzam, czy jest moja dawka ustawiona. Jest dobrze. Więc przechodzę do przekręcenia szarego pokrętła w kierunku szczałeczek. Do momentu, aż autoblok zablokuje. Teraz patrzę mniej więcej, czy wszystko jest ok. To jest tutaj zrównane z tym. Jest wszystko ok. No więc czas na moment, który u większości dzieci pewnie się kończy strachem, czyli wkucie igły do skóry. Sam się tego na początku trochę bałem, ale jak już 3 tygodnie biorę, to już jest ok. Ściągam. Odkładam. Przygotowuję się. Chwytam sobie skórę. Tutaj proszę najeść kamerą kamerzystka. O, w taki sposób. I teraz cały czas patrzeć. I jeden, i dwa, i trzy. I tak aż liczymy do 15. Myślę, że już będzie ok. Jeszcze chwilę dłużej, mówi kamerzystka, to dobrze. Myślisz, że już? Wyciągamy, obracamy. Poproszę o nakrywkę, bo została odłożona na inny stół. Nakrywamy, odkręcamy igłę, igła do kosza, nakładamy nakrywkę pena, która niestety jest na drugim stole znowu, a tego już chyba nie muszę pokazywać. Dziękuję za oglądanie filmiku, jeśli ktoś wytrzymał moment wkucia, to podziwiam. Mogą się niektórzy bać igły.